Siemanko, z tej strony Feder Fanatics. Właśnie jesteśmy na rybkach, na stałej wodzie, ponieważ Odra jest wysoka. Nie da rady na Odrze łowić, naprawdę mocno ciągnie koszyka 200 gram, nie da rady utrzymać na odległości 15 metrów. Dlatego pojechaliśmy za Wrocław na rybki, na fajną stałą wodę, którą już odwiedziliśmy w tym roku i mamy nadzieję złowić fajnych karpiowatych. Karpie, karasie, może nawet ładny linek podejdzie. Patrzcie, oglądajcie. Ja osobiście czuję niedosyt, mam nadzieję złowić dzisiaj fajnego karpia. Także oglądajcie. Słuchajcie, kontynuujemy nasze testy tych kijów Maver MVR, które dostaliśmy od firmy Efekta na testy właśnie. I tym razem zakładam szczytówkę, która będzie nieco twardsza, czyli 3/4 uncji. I będę tymi kijami miotał trochę dalej, trochę na większym dystansie niż ostatnio, bo tą półuncjową rzucałem na 45 metrów też w Oławie i bardzo fajnie. Teraz założę twardszą szczytówkę i zobaczę na takim 55 przypuśćmy metrze dzisiaj, jak ta wędeczka się zachowuje. No dobra, oprócz tego, że testujemy dzisiaj kije Mowera, to jeszcze testujemy dzisiaj zanętę zrobioną specjalnie pode mnie. Dzisiaj testujemy we dwóch z Bartkiem moją zanętę, to znaczy moją, firmy Efekta, zrobioną pode mnie. Następnym razem będziemy testować Bartka zanętę. Moja zanęta jest czarna, ciemna czarna taka i smak jest taki bardziej gorzkawy, nie jest robiona zanęta na słodko, tylko taki gorzkawo-kwaśny. No coś się zaczyna dziać tutaj u mnie. Ja natomiast łapię na jednego kija na tą zanętę właśnie, co pisał Maciek, a na drugiego na Sonu Bites dopalone czerwonym, jest? Dopalone czerwonym pieczywkiem fluo, piernikiem. Idziemy ją z Kratowiska. Tego kraszeda, czy jak ty to mówisz? Ja mówię farfocle. Ja na farfocle tu za domu. Ale fajna pogoda. No pogódka jest super, kurna. Pogódka jest super dzisiaj. Obranie. Ale widać, ty 50 prawie metr. No dawaj. Ty, no jak ciepło, ty, ja ściągam ciepło, ten, ciepło, ja ściągam. Ściągam. Nie przyszykowałem się, wziąłbym, kurde, Feder Fanatics koszulkę, ale nie wiedziałem, że aż tak będzie, nie? No, ja wziąłem. Kurna, patrz, branie było, kurna, kij zluźniony. Zluźniony masz? Tak, o jest, siedzi. Coś dużego? No, coś większego, coś siedzi, kurna. No, teraz dopiero zaczyna, kurna. Z 50 metra. No mówiłem ci, że dalej biorą. Że dalej powinna być ryba, bo tam jest spadek. Karęks. Ale ty masz duży przypon przy okazji. Połamiesz tę szczytówkę kiedyś. Popuść tam sobie. Maciuś. Taka rybka jest. Taki karanks. Idź. Ale nam się udało, co Maciuś? No. Nam się zawsze udaje. To od tego trzeba zacząć.
Zobacz, jak zawody robiliśmy teraz, kurde, też jaka pogódka super była, kurde, nie? Tak, ludzie byli w szoku, nie? Dzień wcześniej lało, dzień później lało, ty. Tak. Bo tu pogoda dla nas była zamówiona. Dokładnie. Dobra, nie. Będzie pierwsza ryba chyba. Jest. O, wy tak bierzecie, kurczę. Płoteczki, no. Płoteczki mi obskubują. I tak do siatki nie wrzucasz, kurwa. Ale branie. Jest ryba. O, Jest ryba większa. Czyli trzeba na przystawkę poczekać chwilę na rybę. Nie ma co przerzucać na wariata. Miałeś rację. Nie wiem, że kalaś. Patrz, i dopiero teraz przy brzegu ocknął się. No ale ładny. Ładny karang. Właśnie, bo takie karangsy, zobaczcie. Takie. Piękne karangsy. 55 metr. Mały haczyk, lekki haczyk i dwa robaczki, maksymalnie trzy. Rybka. Krótki przypon. Szczerze mówiąc, to my dopiero zaczęliśmy, no co tam, parę rzutów wykonanych, to no dwa karanksy już wpadły. No. Pośpieszyłem się troszkę, te kije są miękkie. Przede wszystkim szczytówki są miękkie i to tak wygląda, jakbym... A koszyk jest 40 gram. O, i teraz widzisz, miałem kołowrotek, ale jest ryba chyba. Zacięłem trochę, miałem luzu, widziałeś? Tak. I mimo wszystko, zobacz, zacięło się. Chciałem właśnie powiedzieć tutaj widzom, że przy pierwszych zrywach ryby, czuć było pomoc ze strony kija, jakby superamortyzację. Dzięki temu, że tak fajnie pracował parabolicznie, to nie straciłem tej ryby, gdzie ona na początku najmocniej szala, wiesz... Szarpie, no tak, no. Później nie ma dopiero... nic, ty, nie ma nic. Jednak nie ma. No trudno. No dawaj, kurde, no. O, jesteś też. Jakiś karaś chyba. Kurna. Pierwszy leszczyk. Fajny, elegancki. Na dłuższym przyponie, słuchajcie, trzeba jednak siedzieć. Tak jak Maciek tu ustalił wcześniej. Jest leszczyk około 30 cm. Taki leszczyk. Podwójny tulup. To był aksel. Nie, tu jest... To był aksel. Nie, tu jest głęboko, bez przesady. Już nie bądźmy tacy, wiesz. Nie głaskajmy ich po dupci. Nic im nie jest. Ale powiem wam, no, zaczyna się jazda. Przynajmniej u mnie. No nie, no ja daję krażda i muszę z góry dosyć mocno łubić, żeby on mi nie wyleciał, nie? Bo daję suchego. A ty nawilżyłeś tego krasda? Suchego daję, tak. Suchego, no. Zaklejankę robię już. No dokładnie, no. No. No dobra. Dobra, bo branie, kurna, mam. Dobra, ja mam, to ja tobie biorę, gadaj dalej. Aha. Tu jest branie. Okej. Okay. A co, na drugiego też ci brało? Na drugiego tak. Raczej nie zahaczyłem cię.
To nie ja, na pewno. Bo ja już mam tu rybę bliżej. Masz? No chyba tak. No to mamy dublet, jak tak zwany. A jednak chodzi o, jak to się mówi, fan, tak? Tak. A jak to nie ma fanu, tylko jest hebel, no to już nie jest tak fajnie. Żeby rybę na kijuk. No. Tak, no tutaj już tak nie czuć. Ten sonik jednak to chyba jednak zostanie u mnie do nęcenia, do takiego klimatów. O, teraz. O. Super. Ale poszedł, ty, ale delikatne brania. Jest karak. To już będzie czwarty dzisiaj. No ja dopiero. Ale idzie, pa. Ja dopiero mam. Fajne karak. Te karanksy są. Fajne, ja je lubię. Jest karaks, kurde, okrąglutki. Okrąglutki, panie kolego. A gdzie te karanksy w takim układzie, takie 40, 50? Czy one są tak ostrożne? Co? Że wiesz, w sensie tak pokute, że... Nie wiem. Nie, jest coś. Ale branie to było. To ja jestem chyba. Ty jesteś? Ja jestem, bo ona poszła strasznie w bok. Ale kijek poezja, ty. Każdy zryw amortyzuje. No nie ma... Jak już jest ryba zacięta, to raczej nie ma tutaj jakichś niespodzianek. Nie wiedziałem, że tak można zawsze na szczytowe, na kije ze szczytową akcją łapało się. Nie wiedziałem, że tak można w ogóle sobie polepszyć. Mówi się, że sprzęt nie łowi, ale jednak... Co, spiął się? Spiął się mi tu pod brzegiem, kurde. Zacząłem kombinować, kija. Tak. No dobra, trudno. Ale mówię ci, nie sądziłem, że tego, nie? Że kij jednak zrobi taką robotę, jeżeli chodzi o takie amortyzowanie zrywów. Ha, nie no, jestem w szoku w ogóle, że 30, wiesz, 30 buletem można tak daleko rzucić. Bez wysiłku, ty, ja serio bez wysiłku tak rzucam ten kurde 55 metr, jakbym rzucał na 30. No nie mogę zacząć stare ryby, no. A są brania widoczne? Nie, jest już. Już teraz jest, dobra, jest ryba. Okej. Wracam honor sam sobie. Jakaś mała ryba, ty. O, leszczyki mi tam weszły tam dalej. Wreszcie, dlatego nie mogę się wciąć chyba, dlatego, ty. Poszły karasie, wjechały leszcze. I coś jeszcze, nieduże na razie, takie podleszczaki, ale ja mam rybę, a ty Maćku, co się ociągasz? A ja nie mam. Co się kolego sympatyczny ociągasz? No kurna, raz na wodzie, raz pod wodę. Tak, miałeś swoją szansę w lato, teraz moja szansa jest. No dokładnie. Teraz. I nagrywa. I teraz jesteś na wizji. Bardzo się cieszę. O, branie miałem chyba.
Ale na robaki widzę łapiesz. Łoteczka na robaki. Na same robaki właśnie. No i to nie dziwota, że wyjechała płoteczka tak naprawdę. No dobrze, ale niech mi wjedzie, tylko kurna niech wjedzie mi taka z 30 centymetrów, tak? No to bądź cierpliwy, Maciuś. Bądź cierpliwy trochę. Tak, oczywiście. Teraz jeszcze zrobię jedną rzecz. Jeszcze te. Jest. Była. Spięła się zaraz po tym. Kurde, fajne branie miała. Po zacięciu. No. Dobrze się nagrywa. I co? Jest? Jest? Kurna, giętkarski był. No chyba jest. No jest. Jest. Bliżej czy dalej? Dalej. Centymetr. Leszek. Leszek? Co ty gadasz? No, to fajnie. Odpuszka błąd, bo ci się połamie szczytówka. Odpuściłem. Aha, no to napinać się. No bo koszyk spadł tam na dół. Jest leszczyk. Taki oleśki tu. Dobra, ostatni rzut, jak to się mówi. No już tego kija nie rzucam. Już go zwinę. Tamten mi się podobnie. Jeszcze, ale jak już tego ściągnąłem, to już... Jest. Jest. Ty, no było. Jest. Jest ryba. Ty, no nie ma. Ty, zerwałem przypon, chłopie. Na rybie. Dobra. Słuchajcie. Kończymy łowienie na dzisiaj. Dostałem, że tak powiem, w dupę od Bartka w ilości karanksów. Bo Bartek złowił 6. Ja 2. Połapaliśmy jeszcze jakichś leszczyków, płosi. Ja może złowiłem więcej gatunków, bo złapałem jeszcze okonia, ale i tak dostałem w dupę. I kończymy na dzisiaj, bierzemy się za składanie sprzętu, bo trzeba jechać do domu. Ja jeszcze bym posiedział, połapał, ale musimy się niestety zwijać, bo wiadomo, dom, dzieci, obowiązki, wszystko naraz i... I taka pogoda, mam nadzieję, będzie za tydzień. Za tydzień też znowu pojedziemy na ryby. I tak to się będzie od weekendu do weekendu. I tylko... Przeciągać cały rok. U nas sezon się nie kończy. Nie kończy się. I tylko czyste wędkarstwo. Tylko. Trzymajcie się.